Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania 34. odcinka naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Jesteśmy w Fortece Inkwizytorów i mamy odzyskać Holokron. Nie powinny być dla Ciebie problemem, prawda? Dzięki, BD. Sala przesłuchań, proszę bardzo. Ile razy jeszcze z tobą się będziemy, kurde, mierzyć, zanim w końcu cię pokonamy? Serio, to już chyba czwarte starcie z Trillą. Pierwsze dwa jako druga siostra, później już po ujawnieniu... Nie uciekaj! ...jej prawdziwej tożsamości. Nie wiem właśnie, czy walczyć podwójnym mieczem, czy raczej się zdecydować na pojedynczy. Aj, tak też nie dało rady jej trafić. Pewnie trzeba się będzie skupić na tym, żeby wytrzymałość jej obniżyć. Słono za to zapłaci. Na razie nawet mnie nie drasnęła. Tego się trzymajmy. Okej, a przełączmy się na razie na pojedynczy miecz. O kurde, to ja będę musiał przeskoczyć, widzę. Swoją drogą, to ciężko chyba będzie jej tę wytrzymałość zbić, z tego co widzę. Bardzo wolno to się obniża, ten cały pasek, i później bardzo szybko się też uzupełnia. Dobra. Teraz mieliśmy troszkę więcej czasu. Umrzesz tak jak twój mistrz. Ale mimo wszystko chyba jednak podwójny miecz świetlny się tutaj bardziej przyda. Ajajaj. Długo już nie pożyjesz. Niedobrze. Mały! Co teraz kombinujesz? Pożałujesz tego. Próbować właśnie więcej odbijać jej ciosów. Chociaż to oczywiście nie jest też takie łatwe, bo jest bardzo szybka. Ej, mały! Tym! Kurde! Jak ja cierpiałam. Podejdźmy. Tak jest. Nie wygrasz! Ale teraz widać, że jest chyba najbardziej odporna z tych wszystkich dotychczasowych walk z nią. Kurde, znowu zapomniałem przeskoczyć. O nie! Chodź tu. Może trochę pomożesz w takim razie. Tutaj! Nie! Powinienem przeskoczyć, a nie robić uniki, ale patrzcie. Widzę, że nasz sojusznik tutaj na niewiele się zdał. Nie ruszaj się! Skubana, no. Pomóż, Bidi! Nie ma lekko przy tej walce, naprawdę. Jeszcze nie wszystko. Czemu ja nie odbijam tego? O, właśnie w ten sposób, na przykład. Super. Trilla, widziałem, przez co przeszłaś. Doświadczyłaś wielkiego cierpienia. Nie jest za późno na zmianę. Zmianę? Ból sprawił, że jestem silniejsza. Wiedziałam, że po to wrócisz. Nie podziękujesz? Za nic nie wydostaniesz się stąd żywy! No po dobroci raczej jej nie przekonamy. Kurde. Pomocy proszę! I znowu to samo, no. Dobra.
Przełączmy jeszcze na pojedynczy miecz znowu. Nie wygrasz! Ajajaj! Aj, aj. Góra! Nie ruszaj się! Dobrze. A to skubana, nawet teraz te ciosy mi blokuje. To niedobrze, to niedobrze. Ale ładnie teraz się udało odbić. Co dalej? Szkurde, ciągle jakoś nie mogę tego momentu wyczuć. Pomóż mi, tutaj! Nie rozpoznaję tego jej ataku w odpowiednim momencie po prostu. Jeszcze dwa z tymi mi zostały. To niczego nie zmienia. No ale może w końcu, kurde, ją pokonamy, co? Uwaga teraz. No nie, no nie wierzę. O kurde. Chyba się w końcu udało. Karl! Mam holokron. Muszę to zrobić. To koniec, Trilla. Nic się nigdy nie kończy. Ta walka dobiegła końca. Znam ciemność, która cię zżera od środka. Codziennie podejmujemy decyzję, czy ją nakarmić, czy zwalczyć. Jest za późno, Sir! Nie. Nie jest. Wiem, że przez moje decyzje pozbawiłam cię możliwości wyboru. Zawiodłam cię, Trilla. Zawiodłam. Tak bardzo mi przykro. Szczerze cię nienawidziłam. Kurde. Nie wygląda to najlepiej. Tak. To on. Zawiodłaś mnie, Inkwizytorko. Pomścij nas! Karl! Uciekaj! Roztropniej byłoby się poddać. Tak. Pewnie tak. Jezu. Czy ja w ogóle mogę mu cokolwiek zrobić? Dość. O, wow. Mordę. Uwaga! To co, nie pozostaje nic innego, jak tylko uciekać. Turbowinda! Ruchy! Możesz w mordę. Gdzie teraz? Okej, to był błąd. Zdecydowanie powinienem tam pobiec sobie.
Tędy. Trzymaj się, Kal. Spadamy. Przestań się tak kręcić. Wynośmy się stąd. Dalej. Speedy, uważaj. Kurde, wow. Powiem wam, że ktoś mi zaspoilował niestety obecność Vadera w końcówce gry. Nie wiedziałem tylko, w jaki sposób się pojawi. Dlatego samo to, że on tutaj nam się pojawił pod koniec, nie jest niestety dla mnie zaskoczeniem, ale to było epickie. Niewielu udało się przeżyć starcie z najpotężniejszym Sithem galaktyki. Ucieczka jest jedyną szansą na przetrwanie. Zabił Trillę. Nie sądzę, żeby zginęła Syr, bo to by było chyba zbyt proste. Mam nadzieję, że ona tam jednak się czegoś złapała i przeżyła ten upadek. Ale z Vaderem naprawdę nie mamy tutaj żadnych szans, więc tylko ucieczka nam została. Chyba go zgubiliśmy. Dam radę. Syr, nie zawiodę cię. Słyszysz mnie? Nie odpowiadają. Odpowiedzą. Jestem tego pewna. Gris, jestem. Zmierzam na powierzchnię. Bądź gotów. Mam holokron, ale... Syr nie przeżyła, Gris. Syr? Uciekaj stamtąd, Kal. Nie zatrzymuj się. Przykro mi. Kurde! Oddaj holokron. Nigdy ci go nie dam. To się okaże. Jest. Nie pozwolę ci zabrać tych dzieci. Ta nienawiść byłaby z ciebie wspaniała, inkwizytorka. Nie złamiesz jej. Nie, nie! Tak. Ciemna strona mocy. Syr. Czuję, jak się w niej kłębi. Syr! Syr! Hej! Posłuchaj mnie! Wciąż masz wybór! Młody! Kal! Kal! Syr! W porządku. W porządku. Ty też. Udało ci się. Udało? Udało! No, uważaj trochę. A, gdzie są? No, tam są. Ej, no chwila, poczekaj! Wybacz.
wozie to byłaś ty, prawda? Cieszę się, że żyjesz. Nie odstępuję cię na krok. Dzięki. Hej. Hej. Co teraz? Cóż, kapitanie. To by było na tyle. Wypełniłeś swój kontrakt. Dziękuję. Tak sobie pomyślałem, jeśli nie masz nic przeciwko, to może bym tu został. Zabrał cię gdzie chcesz. Poza tym młody widzi we mnie autorytet. A co z tym? Użyjemy tego. Do odbudowy zakonu Jedi. Kolejne pokolenie Jedi. Imperium będzie ich ścigać. Dokładnie tak samo jak nas. Życie każdego dziecka z tej listy odmieni się na zawsze. Nie dzięki nam. To moc powinna zadecydować o ich losie. Dokąd teraz? I koniec. Star Wars Jedi. Upadły zakon. Wątek fabularny zakończony. Szkoda trochę czuć spory niedosyt po tym zakończeniu. Chyba, że coś jeszcze się po napisach pojawi. Jak zwykle to sprawdzimy. Czuć wyraźnie, że twórcy biorą albo brali pod uwagę, że być może historie jeszcze będą kontynuować w ewentualnym sequelu. Czy takowy jednak powstanie? No trudno powiedzieć. W każdym razie troszeczkę szkoda, że właśnie w takim momencie się to kończy, bo historia miała potencjał na to, żeby ją bardziej rozwinąć. Akurat może samego wątku fabularnego tutaj bym nie umieszczał na liście największych plusów, bo akurat pod tym względem byłem odrobinę zawiedziony przez większość gry. Była oczywiście historia, która nas napędzała, motywowała do poznawania kolejnych wydarzeń, ale nie było to aż tak ciekawe, jak mogłoby być może, gdyby odpowiednio jeszcze przy tym popracować. Nie zmienia to jednak faktu, że Star Wars Jedi Upadły Zakon uważam za jedną z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie najlepszą, bo tych bardzo dobrych czy świetnych produkcji było już trochę, ale na pewno wśród tych jednych z najlepszych bym ten tytuł umieścił. Mieliśmy chociażby The Old Republic, świetne RPG w uniwersum Star Warsów, były dwie części The Force Unleashed, było Jedi Outcast, Jedi Academy, Republic Commando. Trochę tych produkcji było, aczkolwiek w ostatnich latach trochę właśnie brakowało takich bardzo dobrych tytułów w tym uniwersum, które skupiałyby się na kampanii dla jednego gracza. Mieliśmy oczywiście w ostatnich latach dwa Battlefronty, które bardzo dobrze się zresztą spisują na poletku multiplayerowym, ale na taką właśnie przygodę z prawdziwego zdarzenia dla jednego gracza musieliśmy ostatnio trochę poczekać. Ta kampania w Battlefroncie 2 nie była najlepiej oceniana. No tutaj naprawdę było bardzo spoko. Wykorzystanie elementów charakterystycznych dla różnych konkurencyjnych gier, o tym już mówiłem. Zastosowanie tutaj motywów rodem z Sekiro, z Dark Souls, czy z Metroidów, albo poszczególnych części Castlevania, gdzie po prostu trafiamy do jakiejś lokacji, gdzie nie wszystkie przejścia są dostępne, a dopiero z czasem uzyskujemy do nich dostęp, otrzymując kolejne umiejętności. Bardzo fajnie te wszystkie poziomy były zaprojektowane, eksplorowało się je z prawdziwą przyjemnością i
Z tym większą przyjemnością przechodziło mi się też tę grę na 100%. Po napisach zobaczymy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki gry, ale wszystko już powinno być zaliczone. Na razie jeszcze nie dostałem platyny, bo czekamy ciągle na to, aż nam się w pełni rozwinie Terrarium i wtedy wpadnie ostatni już trofeum, a w nagrodę również i platynka. Dajcie koniecznie znać, jak wam się gra podobała, jakie na was wywarła wrażenie. Ja na pewno będę ją bardzo dobrze wspominał. Przede wszystkim jeśli chodzi o rozgrywkę, bardzo fajny system walki, właśnie opierający się trochę na tym, co pokazały Soulsy, ewentualnie Sekiro. Dodanie też tego elementu, gdzie dość istotne jest parowanie ciosów naszych przeciwników, może nie aż tak istotne jak we wspomnianym Sekiro, ale jednak też fajnie nam to ten system walki rozbudowywało. Kolejne umiejętności też, które sobie odblokowywaliśmy, można było jeszcze bardziej sobie tę walkę rozwinąć właśnie za sprawą takich dodatkowych zdolności, o ile jeszcze na początku było to wszystko takie na dość podstawowym poziomie, no to z czasem rozwinęło się dość mocno. Można by się czepiać, że pewne motywy z Soulsów tutaj nie do końca pasują, jeśli chodzi o samą narrację, no bo fakt, że przeciwnicy nam się nagle odradzają po korzystaniu z punktów medytacji, no trochę to się gryzie być może ze światem przedstawionym. Akurat do Soulsów taki system bardziej pasuje, ale jeśli zignorujemy fakt, że może nie najlepiej jest to wyjaśnione, a skupimy się na tym, że po prostu jest to element gameplayowy, no to też myślę, że nie ma co się tego jakoś szczególnie czepiać. Pod kątem technicznym też gra mogłaby być lepsza na konsoli. Ja tutaj grałem akurat w opcji z odblokowanym klatkarzem i często dawało się odczuć jakieś zwolnienia animacji, a grałem tutaj na PlayStation 4 Pro. Na słabszych konsolach wygląda to podobno jeszcze odpowiednio gorzej. Samo to, że mamy całość na silniku Unreal Engine, daje do myślenia, no bo na przykład poprzednie Star Warsy, czyli Battlefronty, działały na Frostbite, ale tutaj jednak mamy do czynienia z trochę inną grą i twórcy uznali, że wykorzystanie Unreal Engine będzie bardziej pasować akurat do takiej produkcji. Pewnie jest w tym sporo racji, chociaż też trzeba przyznać, że no graficznie nie była to jakaś najwyższa półka. Oczywiście mieliśmy do czynienia z ładnymi widoczkami, ale mimo wszystko były gry ładniejsze. No ale wiadomo, że nie o to tutaj chodzi. Dla mnie najbardziej istotne jest to, że sama rozgrywka jest naprawdę na wysokim poziomie i z chęcią bym zobaczył tutaj jeszcze więcej planet, które byśmy z czasem odwiedzali. Nie było ich wcale aż tak dużo, ale i tak powiem wam, że kiedy były pierwsze zapowiedzi tej gry, to obawiałem się kampanii, którą przejdziemy w jakieś 6 do 8 godzin. Tymczasem spędziliśmy tutaj dużo więcej czasu. Oczywiście też zasługa w tym spora tego, że przechodziłem to na 100%, ale nawet jeśli skupiać się tylko na fabule, to myślę, że kilkanaście godzin z grą spokojnie można spędzić. A akurat właśnie była tutaj na tyle przyjemna rozgrywka, że już po nagraniu kilku odcinków stwierdziłem, że zabiorę się za przejście tej gry kompleksowo od początku do końca na 100%, nie tylko przechodząc fabułę, ale też szukając poszczególnych znajdziek, czy nawet te wpisy gromadząc do bazy danych, które jakoś tam też nam wiedzę na temat tej historii, na temat całego uniwersum wzbogacały. Ja teraz cierpliwie poczekam, aż te napisy się już skończą i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Czy będzie jeszcze jakaś dodatkowa scenka przerywnikowa, czy też nie. No i przecież ciągle też czekam na odblokowanie platynowego trofeum. A więc tak wygląda mój zapis gry po ukończeniu wątku fabularnego. Jak widzicie, osiągnęliśmy 100%. Zobaczmy, co się stanie, jeśli wczytamy teraz ten zapis. Powrócono do stanu gry przed fortecą, której nie można przejść ponownie. Eksploruj inne miejsca. Okej.
Czyli po prostu mamy już ten stan przed ostatecznymi wydarzeniami, ale jednocześnie nie możemy do fortecy udać się ponownie. A przy tym wszystkim tutaj nam się też baza danych zaktualizowała o ostatni wpis w rozdziale szóstym. Gdy Holokron znalazł się na pokładzie modliszki, Kal podjął decyzję o jego zniszczeniu. Niezależnie od tego, jaka przyszłość czeka załogę, dzieci, o których informacje zapisano w urządzeniu, pozostaną bezpieczne. W samej fortecy inkwizytorów udało mi się wszystkie wpisy zebrać, chociaż z tego, co ktoś mi pisał, to nawet jeśli coś ominiemy tam, no to wtedy i tak nam się po zakończeniu fabuły te wpisy pojawiają. Twórcy po prostu zaprojektowali to tak, żeby niczego tutaj nie pominąć, jeśli chcemy przejść grę na 100%. W każdym razie, w poradniku taktycznym też już mamy absolutnie wszystko. No jedyne, co mi zostało, to udać się tutaj do terrarium i mieć nadzieję, że już mamy wszystkie rośliny. No i zobaczmy. Na razie niespecjalnie. I teraz pytanie, co ja powinienem zrobić, żeby te pozostałe dwie roślinki w końcu wyrosły. Gdzie ja w ogóle w tym momencie jestem? Gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej najwyraźniej. Możemy pogadać? Nieszczególnie. Dlatego dobrze by było wylądować na jakiejś planecie. Sprawdźmy. No i patrzcie, rzeczywiście mamy wszystkie planety oprócz Nur, gdzie mieliśmy tą fortecę inkwizytorów. Każda planeta w pełni zeksplorowana. To powiem wam tak, polećmy sobie może na Kashyyyk w tym momencie. Liczę jeszcze na to terrarium, żeby mi się zaktualizowało, że tak powiem. Gris, nie widziałeś gdzieś może mojego czytnika danych? Nie, nie widziałem. O, czekaj! No tak! To pewnie sprawka pasażera na gapę. To jedna z możliwości. Na pewno! Dziwne hałasy, dziwne zapachy, ginące rzeczy. Mam tego dość. Dowiem się, co się tutaj dzieje. No, rób co musisz, ale daj znać, jeśli znajdziesz mój czytnik danych. Na razie wezmę zapasowy. Kiedy dowiem się, co się dzieje, wszyscy o tym usłyszycie. Dobrze. Zaczynałam się już martwić, że nigdy nic nie usłyszę. No, mam wątpliwości, czy ten czytnik danych zostanie znaleziony, no ale okej, w każdym razie wylądujmy. Kurczę, zaczynam się teraz troszeczkę obawiać o to terrarium, bo nie wiem właśnie, co musiałbym zrobić, żeby to w końcu wyrosło. No mamy już niby wszystkie te nasiona zasiane. Trzeba po prostu odczekać ileś czasu w grze, ale no zrobiliśmy już właściwie wszystko, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, co ja jeszcze powinienem tutaj ewentualnie wykonać. Może właśnie wystarczy tylko wylądować na paru planetach. Na razie tutaj wciąż się nic nie zmieniło. Zobaczymy na zewnątrz, jakbyśmy pogadali sobie z członkami naszej załogi. Tutaj stoją. Powinieneś skupić się na misji. Tylko rozmawiamy. Tak, nie widzieliśmy się już od kilku godzin. No, widzę, że nie są zbyt chętni do tego, żeby porozmawiać z nami. Jakbym tak jeszcze tutaj się ewentualnie rozejrzał, no ale to po prostu byśmy się udawali gdzieś dalej na tej planecie, a teraz nie jest to konieczne. No dobra, to ja w takim razie jeszcze coś pokombinuję. Zobaczę, co się da zrobić. I ewentualnie pokażę wam jeszcze jakieś nowe rozmowy. Aż w końcu mam nadzieję, że to terrarium będzie już w pełni rozwinięte. Ej, czarownico, nie używaj swoich sztuczek na moim statku, dobrze? Nie rób tego. Gris, co się stało? Spałem, usłyszałem kogoś w kajucie, a gdy wstałem sprawdzić, nic. Nikogo. Ja nie patrzę, jak inni śpią. No i tu cię ma. Jest jedna opcja, pasażer na gapę. To jedyna odpowiedź. Dowiem się, kto to taki i gdzie się ukrywa. Nic mnie nie powstrzyma. Powiemy mu? A lepiej, żeby nie wiedział. P,
Pewnie ciężko było patrzeć, jak giną przyjaciele. No wiesz, czystka i w ogóle. No co, rozmowa o tym powinna pomóc, nie? Tak, było trudno. Ale trzeba się z tym zmierzyć, a nie zapomnieć. Musimy pamiętać błędy przeszłości i robić wszystko tak, aby już nigdy się nie powtórzyły. Czyżbyś nie była pewna, że wszystko się ułoży? Nie jestem, dlatego adaptacja jest kluczowa. Czy chodzi o działanie, czy o ideę. Musimy być gotowi na zmianę. Głodni? Wiesz, że te rośliny przeszły niemal tyle, co my? Czyżby? No jasne, bycie rośliną jest trudniejsze. Musisz polegać na kimś, kto utrzymuje cię przy życiu. Możesz tylko rosnąć i nie możesz się bronić. Nie wiedziałem, że tak kochasz naturę. Kiedy mam całkowitą pewność, że mnie nie zabije, pożre, struje, ani nie sprawi, że wyrośnie mi piąta ręka, wtedy nawet ją lubię. Mają szczęście. Mówisz poważnie, czy się nabijasz? To całkiem miłe. Jesteś ważny, nie tylko dla roślin. Dzięki tobie żyjemy. O, też jesteś równy gość. Wiesz, nazwę jedną na twoją cześć. Od dziś mów jej młody. Ha, co za zaszczyt. Chowasz się przed Merin? Potwory na zewnątrz, imperium, które nas ściga, a do tego wiedźma, która nasłała na nas umarłych. Jest po naszej stronie. Wiem, wiem, mówiłeś. Wszystko będzie dobrze, dopóki jej nagle nie odbije. Nie odbije. Będzie dobrze. Ty i ta twoja pewność siebie. Wiesz, młody, byłbym królem galaktyki, gdybym też jej tyle miał. Niezła myśl. Bogano wciąż jest niebezpieczne. Bywałeś w większych opałach, ale uważaj. Kiedy straciłam rodzinę, nie miałam nic. Byłam na Datomirze sama. A gdy przybył Malikos? Gdy powiedział mi, że Jedi zamordowali moje siostry, nie byłam już sama. Gniew stał się mym towarzyszem. Ale nie poddałaś się mu? Nie. Ale wiem, jak to jest nieść gniew i nienawiść niczym oręż. Dobrze znam to uczucie. Ciężko z tym walczyć. Nie miałeś galaktyki do uratowania? To właśnie robią Jedi, nie? Trzymasz się, kapitanie? Ja? O tak, wszystko gra. Jestem trochę spięty. Sporo atrakcji. Podróż bywa niebezpieczna. Sytuacja robi się napięta dla wszystkich. Widziałam to zarówno u padawanów, jak i starszych Jedi. O, świetnie. Więc naśmiewałaś się z nich tak jak teraz ze mnie. Wszyscy pewnie mieli ubaw po pachy. Właściwie nie. Dlatego będąc padawanem zaczęłam grać na haliksecie. To łagodziło stres. Tak działa muzyka, wiesz? Ma leczniczą moc, nawet gdy spowija cię mrok. No cóż, to brzmi całkiem nieźle. Zagrasz mi coś? Może później? Trzymam cię za słowo. Imperium zrobiło się nerwowe. Zwiększają ochronę na Zefo i Kashyyyku. Nic cię nie powstrzyma. Znasz się na tym, co? Gdzie się nauczyłaś uzyskiwać dostęp do sieci? Podstawowy protokół komputerowy w Akademii Jedi szukał wrażliwych na moc. Stare sieci Republiki i inne systemy były słabiej zabezpieczone. A teraz wszystko kontroluje imperialna sieć. Ale umiesz zhakować wszystko, co? Dla naszych potrzeb? Tak. To nie jest łatwe. Uciekając z przesłuchania, ukradłam kody uwierzytelniające. Ciągle je zmieniają, ale przy odrobinie szczęścia mogę to przewidzieć i dostać się do środka. Imponujące. Najważniejsze to zacierać za sobą wszystkie ślady. Co? Co to w ogóle mówi? Nie rozumiem, po co komu droid. Jego zapytaj. On cię rozumie doskonale. Poważnie? Słuchaj, nie miałem nic złego na myśli. Droidy mnie stresują. A co cię nie stresuje? Brzmisz jak imperialny. Oni deaktywują droidy dlatego, że mogą. Właśnie to sprawiło, że jest jednym z nas. Ciężka sprawa. Cofam to. Jesteś w porządku. Jak przed chwilą widzieliście, polatałem sobie po wszystkich planetach i przy okazji mogłem wam pokazać też kilka dodatkowych rozmów, a zarazem, spędzając tutaj na tych planetach czas, mijało sporo minut, dzięki czemu już najwyraźniej wszystkie roślinki
wyrosły. Z tego co zauważyłem, to po prostu musi w grze minąć ileś czasu, a ponieważ te dwie ostatnie nasionka zebraliśmy sobie stosunkowo niedawno w grze, no to jednak musiałem tutaj jeszcze trochę pobiegać, nawet po zakończeniu wątku fabularnego. Zobaczmy zatem. Hej, Gris! No co tam? Te pnącza są bezpieczne? Szybko rosną. Mam już dość tego codziennego podcinania. Ale są bezpieczne, jeśli je przytnę. To miało mnie uspokoić? No i niech to platynowe trofeum będzie takim fajnym zwieńczeniem tej serii. Bardzo się cieszę, że mogłem wam ją pokazać na kanale. Mam nadzieję, że całość wam się podobała. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę. Jak już mówiłem wcześniej, prosiłbym, żebyście w komentarzach podzielili się swoimi własnymi wrażeniami, a może i nawet napiszecie, które gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen były i są do tej pory waszymi ulubionymi. Z mojej strony to by było wszystko. Mam nadzieję, że kolejne serie na kanale również was zainteresują, a więc do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Cześć!